Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To Monika Podbielska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o marce lub o tym, jak się mówi o markach. Część nagrań usłyszysz w języku angielskim, część słów i słownictwa będzie przetłumaczone na język polski, ale pamiętaj, że zawsze z mojej strony internetowej www.monikapodbielska.com możesz pobrać kartę pracy, gdzie znajdziesz teksty angielskie, słownictwo i na koniec ćwiczenie, dzięki któremu dowiesz się, czy wszystko dobrze zrozumiałeś lub zrozumiałaś z naszego dzisiejszego spotkania. A więc zaczynamy. How to talk about brands. Na początek powiemy sobie, co to jest marka, czyli a brand. Na pewno przychodzi Wam wiele nazw do głowy, ale spróbujmy zdefiniować, co to jest. Posłuchajcie tego po angielsku. Very quickly you may say that a brand is just a name or a brand is the well-known logo. But more and more nowadays a brand, it is the collection of beliefs both in the company and your beliefs about the company. And the stronger brand is, the more its customers understand about the company beliefs and what it offers and how a company wants to serve its clients. Czyli marka obecnie jest to zbiór wierzeń zarówno klientów, jeżeli chodzi o markę, ale też zbiór wierzeń danej marki, w co marka oferuje, jak jest postrzegana przez klientów i jak chce być postrzegana i jak chce obsługiwać swoich klientów. And what are your favorite brands? Try to name a few. Well, I'm sure that everybody has some. For example, children immediately may say names, brand names, like Lego. Teenagers may name Nike, McDonald's, and the rest, depending on the interests, values, activities, needs, education. For example, you may say Adidas, Apple, Sony. Nowadays, the most valuable brands in the world are ranking from the top. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola. Obecnie najdroższe marki, które są w rankingach i zestawieniach wymieniane, to odpowiednio Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola. Bardzo często, jeżeli mówimy o jakimś produkcie, to tak naprawdę mamy na myśli markę. Very often, if you want to talk about a product, you talk about a brand. To define a brand, you need to decide what the company offers. So, what is its product range? Then, you need to define what is the target market. So, to whom the company wants to sell. Target market, it means to what group of customers and in what territory. When we talk about customers, we need to define if the product is expensive, and so upmarket, luxurious, sold to a lower number of customers but at a higher price, or downmarket, sold at huge quantities but at lower affordable prices. Markę definiują tak naprawdę produkty i odbiorcy, czyli tak zwany target market. Target market to jest grupa odbiorców, czyli do jakiej grupy kieruje swoje produkty dana marka, ale też na jakim terytorium są te produkty sprzedawane. I w tym krótkim opisie marki, który usłyszeliście, pojawiły się takie określenia jak upmarket i downmarket. Upmarket są to produkty drogie, luksusowe, sprzedawane do mniejszej liczby odbiorców, a downmarket są to produkty tańsze i sprzedawane w większej liczbie klientów, czyli określenie upmarket i downmarket. Ale mówiąc o markach, dobrze jest rozumieć następujące pojęcia. Brand growth, wzrost marki. Brand growth oznacza to
wzrost wartości marki i wzrost jej zasięgów, czyli że do większej grupy odbiorców, coraz większej grupy dana marka dociera. Brand strategy. Strategia marki w odniesieniu do jej celów i realizacji tych celów. Brand strategy. Brand identity. Identyfikacja marki. Można tutaj powiedzieć, że jest to sposób postrzegania marki zbudowany na kolorystyce, identyfikacji wizualnej, jak to się też nazywa, na jej logo i na poszczególnych działaniach. Są to więc fizyczne elementy budowania marki. Nazywa się to brand identity. Brand experience, coraz popularniejsze określenie, czyli doświadczanie danej marki. Są to rozwiązania, jakie dana marka oferuje we wszystkich kanałach komunikacji. Są to doświadczenia nas jako klientów, które uzyskujemy od danej marki. Jak ta marka się z nami komunikuje, jakie przekazuje wiadomości, treści i co myślą o danej marce osoby, które mają z nią styczność. Brand experience jest oparty na pasji, na zaangażowaniu. Zawsze powinno to być autentyczne, uczciwe i opierające się na emocjonalnym podejściu, na odwoływaniu się do emocji klientów. I jeszcze raz powtórzymy to określenie brand experience. Mamy też takie pojęcia jak brand awareness, świadomość marki. Brand awareness oznacza to, ile osób na danym rynku zna i słyszało o danej marce. Brand image, postrzeganie marki, czyli co myślą o danej marce jej klienci. Brand image. Brand loyalty, lojalność wobec marki, kupowanie stale produktów tej samej marki. Brand loyalty. Powtórzę te pojęcia raz jeszcze. Brand growth, wzrost marki. Brand strategy, strategia marki. Brand identity, identyfikacja marki. Brand experience, doświadczanie marki. Brand awareness, świadomość marki. Brand image, postrzeganie marki. Brand loyalty, lojalność wobec marki. Spójrzmy teraz na przykład, w jaki sposób możemy mówić o wybranej marce. Let's take a look at an example how we can describe a brand. We want to talk about the car brand called Fiat. It is really a well-known global brand and especially close to our Polish hearts. We had a huge brand experience with this particular company as a nation during the communist era. It was virtually the one and only brand so widely available to us. So, we may say that in Poland, brand awareness of Fiat is extremely high. Everybody knows this brand. When you ask, however, an average person if he or she would like to own a car model of this brand, the person would probably rather choose another one. And so, their brand image is not so high. Mam nadzieję, że udało się już teraz zrozumieć, w jaki sposób możemy opisywać wybraną markę, ale posłuchajcie teraz, jakimi jeszcze przymiotnikami możemy określać marki. Timeless, ponadczasowy, timeless. Well made, dobrze wykonany. Well made. Reliable, niezawodny. Reliable. Stylish, stylowy. Stylish. Durable, trwały. Durable. Inexpensive, niedrogi. Inexpensive. Classic, klasyczny. Classic. Luxurious, luksusowy. Luxurious. Pozostając w tematyce samochodów Fiat, jak byście je określili? Jakie jeszcze przymiotniki możemy tu zastosować, mówiąc o modelu, modelach? Pewnie będzie to zmieniało się w zależności od waszego doświadczenia i wieku, ale zaryzykuję następujące określenia. Posłuchajcie. Fiat models are usually
inexpensive downmarket guns. They are well-made, but not very cool models, maybe apart from Fiat 500. Generally, they're quite reliable, but minor failures occur. We cannot find very luxurious models among them. If you look for good value for money, you will choose from among the range offered. But if you wish to get something timeless and top of the range, you should go for a different brand. Mam nadzieję, że również udało się ten opis zrozumieć. Możecie zdecydować, czy się z nim zgadzacie. Jeżeli chcielibyście zaś sprawdzić wszystkie słówka, które dzisiaj omawialiśmy i wszystkie teksty, zapraszam Was do pobrania raz jeszcze karty pracy, gdzie możecie właśnie sprawdzić te teksty i wykonać ćwiczenie. I stwierdzicie, czy wszystko na pewno już jest jasne i opisujcie wszystkie wybrane marki z coraz większą pewnością siebie. Zapraszam Was do subskrybowania podcastu. Piszcie swoje opinie, oceniajcie. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, zapraszam Was również do kontaktu. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Monika Podbielska.